Niedawno pojawiło się sporo zamieszania wokół różnych programów TVP. Roszady w składzie Pytania na Śniadanie, nowi prowadzący w Kole Fortuny, a ważą się też losy show Jaka to Melodia? Na tym jednak nie koniec nowości. Rafał Brzozowski jeszcze niedawno należał do czołowych gwiazd telewizji polskiej. Od 2019 roku był gospodarzem dobrze znanego teleturnieju Jaka to Melodia w telewizyjnej jedynce, a w 2021 roku dołączył do zespołu The Voice Senior. W międzyczasie angażował się w prowadzenie różnych wydarzeń organizowanych przez publicznego nadawcę, takich jak koncerty Sylwester Marzeń z Dwójką. Po zmianie ekipy zarządzającej w TVP zaczęły krążyć plotki o możliwym zwolnieniu Brzozowskiego. Już od kilku tygodni spekuluje się o powrocie Roberta Janowskiego do prowadzenia Jaka to Melodia, chociaż do tej pory nie pojawiło się żadne oficjalne potwierdzenie. Obecnie jednak pojawiły się informacje dotyczące osoby, która mogłaby zastąpić Brzozowskiego w programie The Voice Senior. Stockinger zastąpi Brzozowskiego w The Voice Senior, tutaj pojawia się postać Roberta Stockingera. Chociaż wokół prowadzącego Pytanie na Śniadanie ostatnio pojawiło się sporo plotek, to Onet, powołując się na swojego informatora, twierdzi, że to właśnie on ma zostać nowym prowadzącym programu The Voice Senior. To właśnie tak tłumaczą też jego nieobecność na wieczornym koncercie TVP2 w Białymstoku. W tym samym czasie odbywać się będą nagrania do innej produkcji telewizji polskiej, w którą zaangażowany został Robert Stockinger. Okazuje się, że prowadzący Pytanie na Śniadanie zajmie miejsce Rafała Brzozowskiego i poprowadzi kolejną edycję The Voice Senior, podaje źródło Onetu. Talent show z udziałem seniorów po 60 roku życia na scenie będzie mu towarzyszyć Marta Manowska, która już potwierdziła swój powrót do obsady The Voice Senior już jakiś czas temu.